Dzień dobry Państwu. Jestem słyszany. Proszę Państwa, ja tutaj jestem pracownikiem Instytutu Pamięci Narodowej. Chciałbym przedstawić ludobójstwo tak... O, bardzo dziękuję. Chciałbym przedstawić zagadnienie ludobójstwa w takim skrócie, ale zagadnienie ludobójstwa tutaj na terenie obecnego Podkarpacia. Pierwsza rzecz, proszę Państwa, Podkarpacie dzisiejsze to jest województwo lwowskie, więc Małopolska, Małopolska Wschodnia, tak to się przed wojną nazywało. Otóż, żeby było, proszę Państwa, ludobójstwo, musi być zamiar wymordowania znacznej części narodu na większym obszarze. Nie na terenie jednej wioski, tylko na terenie większego obszaru. Proszę Państwa, ten zamiar ludobójstwa był już od okresu międzywojennego na terenach mniej więcej 1/4, 1/5 ówczesnego terytorium Polski. Proszę Państwa, tutaj na tej ziemi pierwsza zbrodnia to jest koniec września 1939 roku w Kruchelu Wielkim zamordowano leśniczego Polaka i jego syna 15-letniego. Służącej nie zamordowali, bo była Ukrainką. Kolejne zbrodnie to jest rok 1941. Przechodzą, była najpierw okupacja sowiecka, później była niemiecka, przychodzą Niemcy, nacjonaliści ukraińscy przy Niemcach czują się swobodnie. Dochodzi do kolejnych mordów lubaczowskie, ale także tutaj pod Przemyślem w Kalwarii Pacławskiej zamordowano z kolei Gajowego. Tych mordów jest więcej i proszę Państwa, kolejna eskalacja to jest rok 1943. To jest Krwawa Niedziela na Wołyniu, ale także tutaj na terenach Bieszczad w lecie 1943 roku w gminie Czarnej, w Czarnej i w Majdanie zamordowano około 41 osób. Tylko jedno nazwisko znamy, ale informacja jest pewna. Trzeba powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy. O udziale nacjonalistów ukraińskich wspólnie z Niemcami w mordach na Polakach. Kaszyce, próba wymordowania mieszkańców Dylągowej. Proszę Państwa, eskalacja kolejna to jest luty, marzec 1944 roku, kolejne mordy Mielniów pod Przemyślem, pod Krasiczynem, Kalwaria Pacławska też tam, pojedyncze mordy w Bieszczadach, kolejne mordy. Lato 1944, nacjonaliści ukraińscy gromadzą Sotnię UPA w Bieszczadach. Zamierzają ten teren już całkowicie wyczyścić z polskiej ludności. Są obwieszczenia nakazujące Polakom, żeby z tego terenu się wynieśli. Dochodzi do masowych zbrodni. Baligród, 41 osób, Muczne, około 80, łącznie z miejscowymi. Żernica, jeden grób znamy, tylko 25 osób odkrytych. Nie wiem, ile takich grobów było podobnych. Proszę Państwa, przejście frontu na jakiś czas ostudziło trochę nacjonalistów ukraińskich, ale początek roku 1945, kolejne zbrodnie, w tym tutaj napad na Borownicę, zupełnie niedaleko od Przemyśla. Tam zginęło, według najnowszych badań, zginęło od 60 do 230 nawet osób. Proszę Państwa, koniec roku 1945 banderowcy chcą
opanować tereny tutaj pomiędzy Sanem a ówczesną granicą z Ukrainą sowiecką. Właściwie te tereny wiejskie to oni opanowują, niszczą Longową, niszczą Sielnicę, niszczą Hutę Brzuską, atakują ośrodki, miasteczka bronione przez garnizony Wojska Polskiego w sile batalionu. Wprawdzie te bataliony ówczesne to były takie małe bataliony, bo zaledwie 200 kilku żołnierzy, ale atak na taki garnizon, który posiadał artylerię, no były. Trzy razy Bircza. Bircza się obroniła. Trzy razy także atakowano Baligród. O tym i tam wojsko. Pierwsza obrona to była własnymi siłami miejscowej milicji samoobrony. Kolejne dwie następne już broniło wojsko. Proszę Państwa, tu jeszcze pokażę Baligród. To jest kościół, przed którym mordowano Polaków. Tam był scenariusz podobnie jak w Krwawą Niedzielę na Wołyniu, czyli po pierwszej porannej mszy świętej atak na miasteczko. Tylko to było 6 sierpnia 1944 roku, ale plan był jeden. Tu są nazwiska pomordowanych Polaków i jednego Ukraińca, Roman Wolański, bo tam mordowali według wpisów kękartę. Jak Polak to mordowali. Roman Wolański miał dwie kękarty, pokazał niewłaściwą i został zamordowany razem z Polakami. 42 jest tu podanych, bo Bronisław Chorzępa zginął później jako milicjant. No dodano go, widocznie rodzina chciała tak. Włodzimierz Szczygielski dowodził napadem na Baligród, ale on też dowodził sotnią działającą tutaj w rejonie Przemyśla i ta jego sotnia pod koniec 1945 roku z granatników ostrzelała centrum Przemyśla. Nawet granaty moździerzowe Z2 wybuchło w rejonie rynku. To jest sotnia Szczygielskiego. Część z nich na pewno brała udział w mordzie w Baligrodzie. Natomiast to jest ta sotnia z roku 1946. Właściwie ta ludność polska z tych terenów w Zakolu, tutaj Sanu, właściwie całkowicie musiała uciec. Jeżeli ktoś wrócił do swojego domu do swojego gospodarstwa zniszczonego po ziemniaki czy po jakieś inne rzeczy, które gdzieś tam ukrył na terenie gospodarstwa, był mordowany. Gospodarstwo palono, on był mordowany. I ci ludzie, część z nich koczowała tutaj w Przemyślu, część z nich koczowała za Sanem. To, że stworzono, proszę Państwa, stworzono warunki, żeby ta polska ludność wyginęła, to też jest element ludobójstwa. Państwo ówczesne, raz, że było opanowane przez komunistów, dwa, to było tuż po wojnie, ono też tej pomocy nie mogło tej ludności świadczyć. Nawet były takie przypadki, że ludność Birczy domagała się przymusowej ewakuacji, bo jeżeli byłaby przymusowa ewakuacja, wtedy państwo musiałoby tym ludziom zapewnić jakieś minimum egzystencji. I tu dochodzimy do operacji Wisła. Proszę Państwa, 45, 46, ta władza ludowa, ci komuniści nie mogli sobie z tym problemem banderowców poradzić. Wiosna 47 roku przeprowadzono operację Wisła. Operacja, która miała dwie części, wojskową i przesiedlenie, ewakuację ludności z tych terenów. Bez pomocy ludności banderowcy zostali odcięci od zaopatrzenia, od źródła informacji o Wojsku Polskim. Nikt już nie miał ich kto ostrzegać. I w ciągu, jak do operacji Wisła, to przez lata nie można było z nimi walczyć, tak w ciągu kilku tygodni
pomiędzy końcem maja 1947 a końcem czerwca z tych terenów tutaj wokół Przemyśla, ale też i z terenów Bieszczad. Te Sotnie po prostu uciekły część do Związku Sowieckiego, znaczy na Ukrainę Sowiecką. Część uciekła do amerykańskiej strefy okupacyjnej w Niemczech. Natomiast w terenie pozostały grupy jeszcze mniejsze, grupki banderowców, organizacja ONN, Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów, i oni byli nadal groźni. I polska ludność do swoich zniszczonych domów, jak na przykład w Delongowej, wróciła dopiero w 49, w 50 roku. Nie w 7, nie w 8, tylko jeszcze się bali. Proszę Państwa, i na sam koniec chciałbym powiedzieć, że tutaj są miejsca zbrodni na tym terenie. Jest między innymi w Borownicy, po Delongowej. Tam wcześniej mieliśmy tablicę poświęconą Szczygielskiemu we Lwowie na ulicy Piekarskiej. Tu ojciec Władysław wie. To jest, gdzie on jest podany jako bohater, natomiast w Baligrodzie jest podany jako zbrodniarz i hańba zbrodniarzu. A tutaj tego. Znaczy on został rozstrzelany w Rzeszowie, został złapany przez Czechów i znaczy on się sam Czechom poddał. Oni mu obiecali, że go Polsce nie wydadzą, ale jak się w Czechach zmieniła władza, doszli do rządów komuniści, tego w Polsce wydano. I został osądzony, sześciokrotna kara śmierci, ale nie za zbrodnie w Baligrodzie. Nie za zbrodnie w Baligrodzie, no po prostu za inne paragrafy było łatwiej go skazać. Byli świadkowie, nie trzeba było tych świadków wozić z Baligrodu do Przemyśla na rozprawę. Także, ale to jest taki szczegół. Tu jest pomnik w Rybotyczach. Tu mamy, proszę Państwa, miejsca zbrodni na terenie dawnego powiatu przemyskiego, bo obecny powiat przemyski to jest powiat Przemyski i powiat Dobromiński. Proszę Państwa, tu gdzie są czarne kropki, to były zbrodnie, a tu gdzie białe, to nie wiemy. Proszę zobaczyć, że obecna granica Polski się wyraźnie odcina tym kolorem. Tu jest więcej miejsc nieznanych. I teraz to jest powiat Dobromiński. Też widzą Państwo tutaj Leszczyny, Sopotnik, Jamna. To jest mniej więcej dzisiejsza Kwaszenina, to jest dziś Arłamów, to jest dzisiejsza granica. Także to jest dzisiejsza granica, jak widać, te kolorki tu dalej są. To jest stan jak gdyby badań. Na tym terenie możemy to lepiej zbadać, tam już jest to troszkę bardziej utrudnione, natomiast tutaj środowiska kresowe zrobiły wiele, Siemaszkowie na Wołyniu, Siekierka i jego zespół we Wrocławiu dla Małopolski, także bardzo wiele zrobiono, niemniej jednak jeszcze do końca nie zostało to wyjaśnione. Proszę Państwa, na tym terenie dawnego województwa lwowskiego liczba zamordowanych, taka szacunkowa, to wychodzi około 3300 kilku. Te liczby, proszę Państwa, są, czasami się kogoś liczy dwa razy, a czasami się kogoś w ogóle nie policzy, ale to jest mniej więcej około. Te 130 tysięcy jako ogólna liczba, to jest w porównaniu do ofiar II wojny światowej naprawdę mało, bo tam około bez Żydów jakieś 2,5 miliona, a tutaj na tych terenach mniej więcej na 4 ofiary II wojny światowej, 2 to są nacjonalistów ukraińskich, takie są proporcje.
Dwie dokonane przez nacjonalistów ukraińskich, więc nie jest to duża liczba, te 130 tysięcy, ale ona była bardzo kwestionowana z powodów takich pozanaukowych niestety. Natomiast w porównaniu z innymi liczbami ona jest moim zdaniem bardzo dobrze udokumentowana. I chciałbym na koniec powiedzieć, że wszystkie ofiary, do których przyczynili się śmierć nacjonaliści ukraińscy, należy uznać za ofiary ludobójstwa, łącznie z żołnierzami, którzy polegli w obronie tejże ludności i łącznie z tymi, jak jeden z mieszkańców Borownicy, który zginął w czasie napadu na Borownicę, chciał wydrzeć zabitemu banderowcowi karabin i go ciągnął lufą w swoją stronę i ten karabin wystrzelił i on zginął. I też go należy uznać za tego. Jeżeli patrzę na bazę ofiar Holokaustu Yad Vashem, tam wszystkie takie sporne ofiary są uznane za ofiary ludobójstwa. Na tym chciałbym zakończyć. Dziękuję.